Witajcie, drogie dziwiarki. Te budynki za mną są to budynki wystawiennicze targów, które odbywają się we Florencji. Są to targi Pitti Filati. Jedno z dwóch spotkań w roku, na których ktoś, kto kocha włóczki, kocha surowce, z których się robi te włóczki, powinien być. Pobyt w kolonii we Florencji to są dwa punkty w roku obowiązkowe. Także ja pierwszy raz tutaj na takich targach byłam na początku e-dziwiarki, to było 8-9 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło we włóczkach, wiem dużo więcej, wiem czego szukać. No i tak właśnie w tej Florencji spotkałam się z producentami, z dwoma różnymi producentami. Będą nowe włóczki, mam na sobie bluzkę z cekinami. I te cekiny będą królowały, ponieważ w ofercie wielu firm cekiny i błyszczące koraliki pojawiają się również we włóczkach letnich. To jest pewna nowość, ponieważ zazwyczaj cekiny i koraliki pojawiały się we włóczkach zimowych, moherowych. Pomijając już taką niteczkę, która jest samymi cekinami typu pajette i do tego dodajemy sobie moherkowe lub niemoherkowe nitki bazowe. Także cekinowe włóczki z koralikami i z cekinami to będą letnie włóczki. Bądźcie czujne, pojawią się wiosną w naszej ofercie. No a zimą, no bo tutaj producenci myślą o następnej już zimie, pojawią się włóczki moherowe z alpaką, również z cekinami i świecącymi. Także trendy w dzieninach to jest świecimy się, drogie panie, różnymi kolorami. Florencja powitała nas pięknym słońcem. Tutaj jest wiosna, tutaj nikt już chyba nie myśli o dzierganiu z grubych, ciepłych włóczek. Wprost przeciwnie, do nas, które lubimy dziergać, ja na przykład latem lubię dziergać z alpaki, no taki z moherku, który jest ponadczasowy. Także byliśmy, a dziwiarka jest czujna, jeździ wszędzie, gdzie włóczkowo się dzieje i włóczkowo się działo. Także mam nadzieję, że będziecie z nami, że nasz pobyt tutaj to dowód na to, że chcemy zawsze oferować Wam to, z czego dzierga się na świecie. Także dziękuję bardzo za tę krótką Waszą uwagę. Do następnego razu, bądźcie czujne! Dziwiarka w podróży, w drugiej odsłonie, wita Was, drogie słuchaczki i osoby, które oglądają nasze filmy. Jestem w tej podróży włóczkowej. Teraz weszłam ponad 150 metrów ponad poziom morza, jestem w Castello Malaspina, jest przede mną. Tam gdzieś po prawej, w wielkim mgle majaczy morze, także warunki krajobrazowe są przepiękne i w takich warunkach właśnie chciałam pokazać Wam mój sweterek z włóczki Cashmere Light, który skończyłam w czasie podróży. Rękaw wszywałam w hotelu w czasie, gdy pracowałam. Niestety nie miałam okazji dokończyć sweterka, także jechał w częściach i wszywałam. Miałam ze sobą szpilki, igłę, wszywałam go w hotelu. Przy okazji różnych rozmów z Wami wiem, że wiele z Was podróżuje i pyta, jakie druty można zabrać do samolotu. Ja mam doświadczenie tylko i wyłącznie z liniami, z tanimi liniami, które kursują na liniach europejskich. Także na tej podstawie mogę Wam powiedzieć, że ja jako maniakalna dziergaczka zawsze biorę z sobą druty, zazwyczaj dwie pary, bo a nuż jak coś, co będzie, gdy się złamią i nie będzie w okolicy żadnego sklepu. Także zawsze dwie pary drutów mam. I w pierwszą podróż, jaką kiedykolwiek wyruszyłam samolotem, wzięłam druty akrylowe, ponieważ naczytałam się w internecie, że metalowych absolutnie nie należy mieć i wzięłam druty akrylowe. Nie umiałam na nich dziergać, strasznie się męczyłam w robótka, to była tempa włóczka, to był trekking. Po akrylach absolutnie nie szedł, także wiedziałam, że no albo ja nie umiem dziergać, albo te druty nie są dla mnie. I następnym razem
Poczytałam głębiej i wzięłam druty drewniane. Druty drewniane to wtedy były firmy Nitpro, kolorowe, Symfonie. Nikt nie miał do nich żadnych zastrzeżeń, przez wszystkie bramki zabezpieczeń przechodziły jak najbardziej normalnie, czyli nikt nie miał żadnych pytań co do tych drutów. No ale skoro dwa razy przeszło bez problemu, postanowiłam wziąć druty metalowe. I drutów metalowych nawet nie odkręcałam od żyłek. Nikt też nie miał żadnych pytań. Kiedyś może na jakimś tam lotnisku pan z ochrony zapytał swojej koleżanki, widząc na ekranie takie właśnie dwa dziwne przedmioty, patyczki, co to jest, a ona mu pokazała takim gestem, że to służy do dziergania i nie miał żadnych pytań. No a teraz już wiedząc po tych swoich wcześniejszych doświadczeniach, po prostu biorę druty takie, na jakich mi się dobrze dzierga i które lubię. Już się tym nie przejmuję. Wiem, że niektóre z was odkręcają druciki i wkładają na przykład do okularów. To też jest sposób. Druty w okularach albo z długopisem uda długopis. Ja myślę, że druty to nie są, to nie jest narzędzie, którym można zrobić krzywdę akurat podróżując. Wiem też, mam doświadczenie z rozmowy z panem Markiem z Adi, który robi na szydełku. I tenże pan Mark ma szydełko swing, lubi dziergać na swingu w rozmiarze 5-6, czyli na grubszym rozmiarze. I on trzyma po prostu to szydełko w swojej aktówce jako długopis. Również nikt nigdy nie miał żadnych pytań. Także druty oliwne przejechały ze mną przez wszystkie bramki zabezpieczeń. Nabrałam oczka, bo to już najłatwiej w czasie podróży dziergać dzianinę, która nie wymaga mierzenia. Także wzięłam z sobą jeden motek włóczki Infinito. Przepis ze strony pana Citrona, który jak gdy uda mi się ta chusta, będzie ok. Przetłumaczę wzór i będzie można pobrać go z naszej strony. Jestem na takim etapie. Robótka mi się zwija. Na razie mi się to zwijanie nie podoba, ale wiem z wcześniejszych robótek z jakiem, z doświadczeń z chustą z jaka, ponieważ to ma podobną konstrukcję, że też mi się zwijało, a po praniu się już nie zwijało. Także jestem pełna nadziei. Jerseyk idzie, to jest ściek telewizyjny, jak sobie żartujemy. Na końcu będzie miał pas ażuru i będzie zakończony się rzędami skróconymi. Także dziergam sobie wszędzie, gdzie jestem, w każdej wolnej chwili. Żeby się dostać tutaj, przejechałam 2 godziny pociągiem, także w pociągu spokojnie sobie dziergałam. Robótka idzie. Ja zwiedzam, głównie szukając włóczek dla was, także tak to e-dziewiarka w podróży działa, żeby oferta sklepu była jak najfajniejsza, żebyście się czuły u nas zaopiekowane dobrymi radami i dobrymi włóczkami. Także pozostańcie z nami. Dziękuję bardzo.